Dzień dobry Państwu. Dziś chciałbym zaprezentować przykładowy sposób konfiguracji zegara astronomicznego REF-303 firmy Novatek Electro. Zegar ma załączyć obciążenie od wschodu do zachodu Słońca z przerwą nocną od godziny 2 do 2.30. Przytrzymując przycisk menu przez 3 sekundy, przechodzimy do menu głównego. Następnie przechodzimy w opcję Location w celu ustawienia współrzędnych geograficznych urządzenia. W opcji tej ustawiamy kolejno szerokość i długość geograficzną. Zmian dokonujemy za pomocą przycisku góra-dół. Wprowadzane dane dotyczą współrzędnych geograficznych Warszawy. Za pomocą ostatniej opcji GMT ustawiamy godzinowe przesunięcie względem południka zerowego. Dla Polski jest to plus 1 godzina. Kolejnym krokiem jest ustawienie pracy zegara w tryb astronomiczny. W tym celu należy w opcji Current Program ustawić pożądany program i przejść do ustawień danego programu w menu Program Setting. W opcji tej należy wybrać docelowy program oraz ustawić dla niego kolejno tryb pracy jako astronomiczny, opcję auto restart jako włączoną, listę zdarzeń dla trybu astronomicznego. Lista zdarzeń tworzona jest następująco. Ustawienie styków na załączenie przy zachodzie Słońca z zerowym przesunięciem czasowym. Na odłączenie przy wschodzie również z zerowym przesunięciem. Ustawienie przerwy nocnej za pomocą parametru RT. Przerwę nocną obsługują dwa zdarzenia. Jedno odłącza styki o godzinie 2, a drugie załącza je o 2.30. Był to przykładowy sposób konfiguracji zegara astronomicznego. Więcej informacji na stronie Novatek Electro, do której link podany jest w opisie filmu. Dziękujemy za uwagę.